Tym razem mamy zadanie dowodowe. Mamy wykazać, że ciąg będzie arytmetyczny. Wówczas, gdy wykres będzie zawierał się w takiej prostej. Czyli przede wszystkim o czym musimy pamiętać, że w ciągu arytmetycznym stała jest różnica naszego ciągu. A różnica, gdy mamy wyraz, na przykład pierwszy, drugi, trzeci czy czwarty. No, otrzymamy różnicę wówczas, gdy na przykład od A2 odejmiemy A1, od A3 odejmiemy A2, od A4 odejmiemy A3. Wówczas musimy otrzymać taką samą liczbę, wówczas mówimy, że to będzie różnica naszego ciągu i jeżeli ta liczba faktycznie w każdym z przypadków jest taka sama, to wiemy, że to będzie ciąg arytmetyczny. No ale te wyrazy ciągu możemy zapisać troszkę inaczej, może to sobie zmaszmy. Jeżeli a1 zapiszemy tak bardziej ogólnie, że to będzie an, to kolejny wyraz ciągu zapiszemy, że to będzie an plus 1, bo to jest wyraz następny, czyli wzór na naszą różnicę to będzie an plus 1 odjąć an. Gdyby naszym AN było na przykład A3, to wtedy AN plus 1 to będzie A4. Jeżeli wykażemy, że to będzie stałe, no to wówczas będziemy wiedzieli, że to będzie ciąg arytmetyczny. Czyli patrząc na ten nasz wzór, Obliczmy sobie najpierw an, czyli licząc an, musimy w miejsce x podstawić n. Natomiast w miejsce y podstawmy sobie an, tak żeby było widać, że mamy do czynienia z ciągiem. Czyli mamy tak, a razy n dodać b. To jest wzór na nasz ciąg. Czyli obliczyliśmy, czy zapisaliśmy sobie już tę część, no to jeszcze chcemy zapisać an plus 1, czyli to oznacza, że w miejsce literki n, czyli tutaj, Podstawimy n plus 1, czyli mamy a n plus 1 to będzie a. Między a a n mamy oczywiście mnożenie, czyli razy mamy n, czyli zamiast n podstawmy n plus 1. No i jeszcze dodać b. No i to sobie doprowadźmy do najprostszej postaci. A razy n to a n, a razy 1 to będzie a. No, i dodać B. No, i teraz chcemy wyznaczyć różnicę, czyli od An plus 1 odejmujemy An, może nawet tak sobie jeszcze to zapiszmy. An plus 1 odjąć An, czyli tak, An plus 1 to będzie An, dodać A, dodać B, odjąć. Ten minus uważajcie, zmienia nam znaki, czyli An sobie zapiszmy jeszcze w nawiasie. Opuszczamy nawias zmieniając znaki, czyli mamy an plus a plus b, odjąć an i odjąć b. Redukujemy wyrazy podobne a n odjąć a n też będzie równe 0, czyli otrzymaliśmy pewną liczbę, oczywiście dla n należącego do zbioru liczb naturalnych dodatnich. No i teraz tak, ponieważ różnica wyszła nam stała, no bo to będzie nasza różnica, no to skoro różnica jest stała, to oznacza, że będzie to ciąg arytmetyczny, co należało dowieść.